Świat lekarski. Do młodej lekarki zgłasza się Maria Lasker, 45-latka, aktywna zawodowo. W ostatnim czasie odczuwa ból brzucha, przybrała też na wadze, co jest dla niej szczególnie stresujące. Nie czuje się z tym dobrze, stara się tuszować niedoskonałości. Pracuje w firmie z dużo młodszymi osobami. To dla niej wystarczający powód, by czuć się niepotrzebną. W jaki sposób lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien zachować się wobec takich problemów? Popatrzmy na film. W czym mogę Pani dzisiaj pomóc? Pani doktor, przychodzę, bo mam taki problem. No, mam taką dokuczliwość, tak w sumie nie wiem do końca, co mi jest. No, bo z jednej strony boli mnie brzuch, a z drugiej tak jakbym miała zgagę i jeszcze jem przez to więcej, bo jak jem, to mnie mniej boli. No i oczywiście przytyłam i musiałam dzisiaj w dresie przyjść, bo po prostu w dżinsy to już się nie mieszczę. No i martwi mnie to, no bo nie wiem, no jem coraz więcej, a no przecież nie może tak być, żeby mnie bolało do końca życia, tylko wtedy, kiedy nie jem. Rzeczywiście to musi być dla Pani bardzo uciążliwe. Postaram się Pani pomóc. Najpierw upewnię się, czy wszystko dobrze zrozumiałam. Od jakiegoś czasu odczuwa Pani ból brzucha i zgagę, które są mniej dokuczliwe, kiedy Pani coś zje. I zauważyła też Pani, że powiększył się obwód brzucha. Czy to się zgadza? Tak, dokładnie. Dobrze. Najpierw chciałabym dopytać o kilka rzeczy związanych z tym, co Pani powiedziała. Następnie zbiorę ogólny wywiad, bo jak widzę, to Pani pierwsza wizyta u nas, a potem przejdziemy do omówienia, z czego to się wszystko bierze, z czego się biorą te objawy i dalszego toku diagnostyki. Czy taki plan Pani odpowiada? No tak, tak. Świetnie. To co do objawów. Kiedy zaczęła Pani odczuwać ból brzucha? Czy jest Pani w stanie dokładnie określić? Nie wiem, no wydaje mi się, że to było może takie, tak z 4 miesiące temu. A kiedy zauważa Pani, że zaczął się powiększać obwód brzucha? No, brzuch to rośnie cały czas, uda też mi się powiększyły, no jakby twarz mam też taką bardziej nalaną, no po prostu przytyłam i ale tak zauważyłam to może tak, nie wiem, miesiąc, może 2 miesiące temu. Czyli tak mniej więcej 4 miesiące od początku bólu brzucha i 1-2 miesiące, odkąd zauważyła Pani wzrost masy ciała, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. A co do tego bólu? Czy mogła Pani coś więcej o nim powiedzieć? No tak jak już mówiłam, no jak jem, to go nie czuję, no ale tabletki no nie pomogły, tak? No próbowałam tam paracetamol czy ibuprom i no jakby nie przyniosło to skutku. No czuję go tutaj w dołku, tak? Jest taki... No tak jakby się coś wygryzało, nie wiem, paliło, no takie bardzo nieprzyjemne uczucie. Słyszę, że to dla Pani bardzo nieprzyjemne doznania. Czy kiedykolwiek wcześniej miała Pani takie dolegliwości? No nie, właśnie nie. A czy w okresie, kiedy zaczęły się te objawy, czy coś się wtedy zmieniło w Pani życiu, może w Pani zdrowiu? Czy jakieś zmiany w codziennych przyzwyczajeniach, rutynach? No nie, właśnie nic się nie zmieniło. No praca ta sama, jem tak samo, no nic nie kojarzę. A czy te objawy, czy one tak narastały w czasie, czy pojawiły się tak nagle? No nie wiem, może na początku były trochę słabsze, ale no tak no od miesiąca na pewno jakby bez zmian. Wspomniała też Pani, że ten ból jest nasilony przede wszystkim tutaj, pod mostkiem, tak? Dobrze zrozumiałam? No tak, tutaj. Czy ten ból się gdzieś przemieszcza, czy jest cały czas w tym samym miejscu? Nie przemieszcza się. Dobrze. Mówiła Pani też, że jak Pani coś zje, to wtedy te objawy są mniej dokuczliwe. Proszę coś więcej o tym powiedzieć. No tak, no właśnie jak czuję ból, no to wtedy robię sobie kanapkę albo odgrzewam obiad i wtedy jakby on przechodzi tak, no nie wiem, po parunastu minutach, może po pół godzinie.
A czy zaobserwowała Pani, żeby coś poza jedzeniem i głodem wpływało na zmiany w tym bólu? Tak jakby na przykład jakaś pozycja, tak? No może jak się jakoś inaczej ułożę, to tak jakby mniej czuję, ale nie wiem, czy sobie teraz tego nie wmawiam. Rozumiem. Mam jeszcze kilka pytań odnośnie bólu. Gdyby miała Pani określić w skali od 1 do 10, gdzie 1 to ledwo odczuwalny ból, a 10 to taki najgorszy, jaki może sobie Pani wyobrazić, to jakby Pani go określiła? No to tak, no w zależności od dnia i od tego jedzenia, tak? No to między 2 a 6. Mhm. A czy w ostatnich dniach ten ból był większy, mniejszy, czy może bez zmian? No nie zauważyłam, żeby jakoś bardziej lub mniej. To zależy od mojego jedzenia. Mhm. Rozumiem. Mówiła Pani też o uczuciu zgagi. Kiedy to się pojawia? Bardzo różnie. Po jedzeniu, czasami niezależnie, rano, wieczorem, no naprawdę bardzo różnie. Upewnię się jeszcze tylko. Kiedy Pani mówi o zgadze, to co konkretnie ma Pani na myśli? No mam takie poczucie, jakbym miała tutaj taki kamień, tak, w klatce piersiowej, taki ciężar, no taki bardzo, taki dyskomfort. A czy odczuwa Pani jakiekolwiek inne dolegliwości poza tym bólem i zgagą? Nie, chyba nie. Wspominała też Pani o paracetamolu i ibuprofenie. Proszę mi powiedzieć, w jakich dawkach Pani brała te leki? No brałam paracetamol to 500, no i po 4 godzinach brałam ibuprofen, no to 200. No i później znowu po 4 godzinach brałam paracetamol, no i tak na zmianę, no w ciągu dnia to były może 3 paracetamole i 2 ibuprofeny. Ale tak jak mówiłam, no nie bardzo pomagały. Przepraszam, tylko zapiszę. Czy to były wszystkie leki, które Pani brała od początku objawów? Tak. Dopytam jeszcze o inne objawy, w razie gdyby coś tam umknęło, dobrze? Dobrze. Czy zdarzało się Pani odczuwać nudności albo wymiotować? Nie. Czy zauważyła Pani może jakieś zmiany podczas korzystania z toalety, na przykład zmiana rytmu wypróżnień, zmiana koloru stolca? Nie, no jakby wszystko normalnie. Nie zauważyłam. Normalnie, czyli jak? No, stolec oddaję raz dziennie, z reguły rano. No jeśli chodzi o kolor, no to jest taki jasno-brązowy, czasami ciemno. No czasami też taki czarny, zdarza się, że jest taki ciągnący. Jak smoła? No tak. A od kiedy zaobserwowała Pani te zmiany? Nie wiem, no to może też tak po 3-4 miesięcy. Wydaje się Pani zaniepokojona. No tak, bo jakoś wcześniej o tym nie pomyślałam, jakoś nie wiem, czy to jakby jaka jest przyczyna i czy to może być coś niebezpiecznego. To dla nas bardzo ważna informacja. Pozwala nam dalej pokierować diagnostyką i szybciej dotrzeć do źródła problemu. Czarne, smoliste stolce najczęściej oznaczają, że gdzieś w przewodzie pokarmowym znajduje się źródło krwawienia. To może niepokoić, ale najczęściej jeśli się wdroży odpowiednie leczenie, szybko następuje znacząca poprawa. Może powiem o tym więcej, kiedy będziemy omawiać diagnozę. Dobrze? Dobrze. Czy coś jeszcze Pani doktor by chciała ode mnie wiedzieć? Tak. Chciałabym jeszcze dopytać, czy jest coś, co jeszcze chciałaby Pani powiedzieć, co uważa Pani za istotne, a nie zapytałam o to? No nie wiem, co dla Pani doktor może być ważne, no jakby, no łupie mnie w kościach, tak, no ale to po 30 to jakby każdy prędzej czy wolniej jakby zbliża się ku starości, więc no sama nie wiem. Mam wrażenie, że coś jeszcze Panią niepokoi. Czy chciałaby Pani coś o tym powiedzieć? No nie wiem, no jakby martwi mnie to krwawienie, o którym Pani doktor wspomniała. No i też, nie wiem, no niepokoi się, że to może być nowotwór, a z drugiej strony się
nie niepokoję, ale gdzieś to mam z tyłu głowy, tak? No i jeszcze, ale proszę się ze mnie nie śmiać, jakby no martwi mnie to tycie, tak? No bo jakby czuję, że to mi przeszkadza w pracy i a ja pracuję z młodymi ludźmi, 26 lat i to są żwawi, energiczni ludzie, romanse na wyjazdach, a ja po prostu no też czuję, że trzymam się dobrze, tak? Ale no przez to tycie boję się, że po prostu będę gruba i już teraz czuję się taka niezauważalna, tak? I czuję, że mi to przeszkadza w pracy. Tak aktywnie niezauważalna. Nie wiem, czy pani wie, o co mi chodzi. No, chciałabym wrócić do mojej skóry po prostu. Poczucie atrakcyjności jest dla pani bardzo ważne. To jest jak najbardziej zrozumiała potrzeba. Wezmę to pod uwagę, kiedy będzie omawiać dalsze postępowanie. Dziękuję. To jest dla mnie bardzo istotne. Mam już ogólne pojęcie o pani stanie zdrowia. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałabym jeszcze zapytać o bardziej ogólne informacje. Czy choruje pani na coś przewlekle? Nie, ogólnie jestem bardzo zdrowa i do lekarza chodzę tylko z jakimiś infekcjami. Menopauzę już przeszłam i to bez żadnych dramatów. No i mam teraz spokój. A co do tej menopauzy, to kiedy była ostatnia miesiączka? 3 lata temu. No i oczywiście wiem, że tam do ginekologa czy cytologię, no, że to powinnam robić. No i robię, chodzę i jakby wszystko jest w należytym porządku. To świetnie, bardzo dobrze. A przyjmuje pani jakieś leki na stałe? Nie, nic a nic. Żadnych leków na cukrzycę, nadciśnienie, choroby tarczycy, nic w tym stylu? No nie, no na ciśnienie z 20 lat temu może brałam leki, no ale wtedy byłam dużo tęższa, jakby nie ruszałam się też tak. No ale potem jakby wzięłam się za siebie i lekarz jakby powiedział, że mogę przestać brać te leki. Rozumiem. A czy w związku z tą historią nadciśnienia mierzy sobie pani czasem ciśnienie w domu? No tak, regularnie. I mam jak w zegarku 120, 110 na 60, 70. Dzisiaj rano też mierzyłam i miałam 115 na 70. No to widzę, że pani bardzo skrupulatnie przygotowała się do dzisiejszej wizyty. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przebyła pani jakieś operacje albo jakieś pobyty w szpitalu? Operacji nie. No, w szpitalu to tylko jak się urodziłam i jak rodziłam swoje dzieci. Mam 2 synów, oni już mają swoje dzieci i no. Wiem, że to jest bardzo dużo pytań. Naprawdę nie chcę pani tym tak wyczerpywać, ale to nasza pierwsza wizyta i chciałabym, znaczy pani pierwsza wizyta i chciałabym mieć pełny obraz pani zdrowia. Teraz wszystko zanotuję, a na następnych wizytach będzie o tyle krócej. Tak, rozumiem. Przepraszam, jestem taka energiczna i tak mi czasami trudno siedzieć w miejscu. Proszę. Zbliżamy się już do końca wywiadu. Czy ma pani jakieś alergie? Na leki na przykład? Na leki nie. Na koty czasami, ale to nie na wszystkie i alergolog powiedział mi, że no tak po prostu czasami jest. Nie biorę żadnych leków. A czy w pani rodzinie występują jakieś choroby, takie jak cukrzyca, choroby serca, nowotwory? No cukrzycę miała moja mama, ale ona zmarła już 2 lata temu. No ona była taka tęższa, ale no tak naprawdę żyła dobrze i do końca w takiej dobrej formie. Nadciśnienie miał mój tata i miał parę zawałów, no i później już to serce tak nie bardzo dawało radę. No i tak pod koniec życia, no on zmarł jak miał 69 lat, no to już tak ledwo. A moja babcia miała takiego raka skóry, który się wycina. Podstawowy, taka nazwa kojarzyła mi się z Wielkanocą. Podstawnokomórkowy, czasem mówi się na nie baziaki. No właśnie, jak bazie, tak. No to, ale to też mi pani dermatolog mówiła, że to nie jest bardzo złośliwy rak, tylko taki, który się po prostu wycina. Pani dzieci, jak rozumiem, też są zdrowe.
Tak, no syn ma krzywą przegrodę, ale no, rozumiem, że to na mój stan zdrowia nie wpływa w żaden sposób. Rzeczywiście raczej nie, ale dobrze, że pani wszystko mówi, przynajmniej nic nam nie umknie. Na ten moment to wszystko, co chciałam zapytać. Teraz przejdziemy do omawiania dalszego toku diagnostyki i leczenia. Dobrze? Dobrze.